Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Jerzy Szmajdziński oprócz powtórki krytycznego stanowiska na temat sprawowania rządów przez aktualną koalicję odniósł się ponownie do trwających co najmniej już od 2 miesięcy konfliktów personalnych w przedsiębiorstwie farmaceutycznym Jelfa. W odpowiedzi na list Jerzego Szmajdzińskiego o niestosownych działaniach reprezentantów Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej Jelfy, zmierzających do niepotrzebnych zmian w zarządzie spółki, minister skarbu napisał m.in. Kompetencje określenia liczebności oraz ustalenia składu osobowego zarządu są kompetencjami Rady wynikającymi z artykułu 13 statutu spółki. W związku z powyższym fakt rozpatrywania przez członków Rady możliwości wprowadzenia zmian w składzie osobowym zarządu trudno uznać za działania nieprawidłowe czy przekraczające przyznane Radzie uprawnienia. To znaczy, że minister Wąsacz nie ma poczucia odpowiedzialności za majątek Skarbu Państwa, który jest w tym przedsiębiorstwie, i on nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że taka destabilizacja może w konsekwencji prowadzić do podważenia wiarygodności tej firmy i utratę korzyści, dochodów do budżetu państwa, do budżetu nas wszystkich. Tej spółce nie może towarzyszyć atmosfera stałego niepokoju, stałych wniosków o odwołania. Przypomnijmy, list protestacyjny do ministra Wąsacza w kwestii prób zmiany zarządu spółki prowokowanych przez 2 reprezentantów Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej wystosowała także załoga Jelfy, a o wyciągnięcie odpowiednich wniosków z listu postulowali oprócz posła Szmajdzińskiego także parlamentarzyści AWS i Unii Wolności. Jak wynika z odpowiedzi udzielonej wiceprzewodniczącemu klubu parlamentarnego SLD, minister oczekiwanych wniosków najprawdopodobniej nie wyciągnie, a ostatecznie przekonać się będzie można o tym 30 sierpnia podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy Jelfy.